Dobrze. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z tej okazji, że ponieważ świeci się tu coś, nie świeci się tu nic, kurde blaszka. Może włączę namijania, teraz się coś świeci. Ale wracając do tematu, spotkaliśmy się tutaj z tej okazji, że od 7 dni jeżdżę, albo od 6 dni w sumie, jeżdżę tym oto Suzuki Swift. I jest to pierwszy raz, kiedy mam styczność z Suzuki w ogóle, bo przez ostatnie 7 lat, kiedy zajmowałem się jeżdżeniem różnymi nowymi samochodami, akurat tak się zdarzyło, że jakoś do Suzuki nie odzywałem się po prostu i te samochody tak trochę traktowałem po macoszemu i w ogóle nie wiedziałem, o co z nimi chodzi. Zatem przede mną jest Suzuki Swift hybrydowe o mocy, uwaga, 83 konie mechaniczne, moc niezbyt imponująca. Jest tutaj też na wyposażeniu automat CVT. Jest to wyposażenie Premium Plus, mimo że brzmi to tak dosyć dumnie, to wcale nie jest to najwyższe wyposażenie. I pierwsze moje wrażenia, jak tylko odebrałem kluczyki do tego samochodu i podszedłem na parking wsiąść do niego, że to jest z zewnątrz naprawdę ładne, zgrabne i przyjemne auto, że tył może trochę bardziej zachowawczo, ale przód jest jakiś taki fajnie zaprojektowany, z jajem, podoba mi się. Trochę ten przód, ten front mi mini jakoś zalatuje, że ta szyba jest tak wysunięta, no przyjemnie, z wyglądu przyjemnie. I to było pierwsze wrażenie. Potem wsiadłem do środka. Tutaj podejdę do środka i przyprezentuję. Jak wsiadłem do środka, to trochę już mniej mi się podobało, bo materiały są twarde chyba? Tak. Twarde jak twarde, ale są błyszczące mega, jak na przykład w tym miejscu. No i tak to. To takie było moje pierwsze wrażenie i potem odjechałem w siną dal. Ale najpierw zacznijmy sobie od zalet tego auta. Jest to naprawdę fajny samochód do miasta. Swift jest mały, bardzo mały, więc fajnie się nim parkuje i jest przy tym dosyć pojemny. Zresztą zaraz będziemy sprawdzać. Przyzwoicie jak na segment B. Fajnie się parkuje tym samochodem na ciasnych parkingach przy marketach w piątek na przykład, jak wszyscy przyjeżdżają po piwo albo po inne grillowe zakupy, to nie ma problemu, że jakieś miejsce parkingowe jest za małe. Kolejna zaleta tego samochodu, jest to oszczędny bardzo samochód, jeżeli chodzi o zużycie paliwa po mieście. Jest to mikrohybryda i tak ogólnie jest to dobre auto. Uważam, że jest to nieco lepsze auto od nowej Daci Sandero. A dlaczego? Bo ma lepsze systemy bezpieczeństwa, ma 4 cylindry zamiast 3 cylindrów. Natomiast gorsze pod tym względem od Daci jest Swift, że ma mniejszą moc i mniejszą przestrzeń zarówno w bagażniku, jak i chyba na tylnej kanapie, ale będę sprawdzał, bo jeszcze nie siadałem sam za sobą. Jest to też bardzo tani samochód, jak na auto z segmentu B, to naprawdę za nieduże pieniądze możemy mieć dobrze wyposażony egzemplarz. Fabia i Clio są dużo droższe przy podobnym wyposażeniu. A o czym mówię? Ceny Swifta zaczynają się od 55 tysięcy złotych plus różne zniżki, które teraz obowiązują. Na 53 tysiące złotych jest ta cena obniżona. Ja się trzymam tych cen niepromocyjnych jednak. I za 55 tysięcy złotych dostaniemy hybrydę już oczywiście w manualu. Jeżeli chcemy automat, musimy wyłożyć 60 tysięcy złotych. Wersja prawie topowa, czyli Premium Plus, kosztuje już 66,5 tysiąca złotych. Natomiast cena tego egzemplarza wynosi 69 590 zł. Zapewne lakier tutaj jest płatny, pewnie jakieś inne dodatki, mniej wpływające na komfort, bardziej na look. Porównując to do innych samochodów, Dacia Sandero w podobnym wyposażeniu kosztuje 64 tysiące złotych, czyli 5,5 tysiąca złotych taniej od Suzuki Swift. Natomiast trzeba zauważyć, że w Dacia mamy 3-cylindrowy silnik, gorsze systemy bezpieczeństwa, mniej oszczędny silnik, ale za to właśnie więcej przestrzeni i więcej mocy. Chciałem też skonfigurować Fabię hatchback, której już nie ma w ofercie, o dziwo, zostało tylko kombi jeszcze z Kody Fabii i wyszło mi około 79 tysięcy złotych. Natomiast tutaj robiłem różne fikoły, bo z racji, że nie ma hatchbacka, to ja po prostu od ceny kombi odjąłem 5 tysięcy złotych, ale nie mam pewności, czy różnica między kombi a hatchbackiem wynosi 5 tysięcy złotych, ale prawdopodobnie tak. Więc mamy dużo drożej Fabię niż Swifta, natomiast podobnie wyposażone Renault Clio to też jest zupełnie inna historia, bo podobnie wyposażone Clio kosztuje, uwaga, 80 tysięcy złotych. Dużo. Więc cena jakość tutaj jest naprawdę w porządku, mi się wydaje, po tygodniu jazdy tym autem. I teraz przejdźmy sobie do tego,
co auto oferuje z zewnątrz, bo z zewnątrz to jest naprawdę, jak już wspominałem, bardzo przyjemny pojazd na miasto, bo mamy tylko 3,85 metra długości. To jest bardzo, ale to bardzo mało, jak na dzisiejszy segment B. Dla porównania, nowa Dacia Sandero ma 24 cm więcej, nowy Hyundai i20 ma 20 cm więcej. Skoda Fabia, stara Skoda Fabia, bo nowa jest większa, stara Skoda Fabia w hatchbacku ma 15 cm więcej, więc to jest naprawdę maleństwo, jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne. Bagażnik pomieści 265 litrów. Tak to wygląda. Jest to duży bagażnik jak na hybrydę, bo malutki akumulator tej mikrohybrydy został zainstalowany pod tym fotelem na tylnej kanapie, więc nie zajmuje miejsca w bagażniku. Tutaj mamy zestaw naprawczy, ale pewnie koło zapasowe też można tutaj zamówić. No, dla porównania, hybrydowe Renault Clio ma 254 litry, ale Renault Clio ma też lepszą hybrydę z większym akumulatorem. Dacia Sandero i Skoda Fabia w benzynie mają ponad 60 litrów więcej, Hyundai i20 też w benzynie ma ponad 80 litrów więcej, bo te samochody w hybrydzie nie występują, ale mimo wszystko uważam, że to jest ok, bagażnik jak na segment B. No, segment B ma małe bagażniki i mi tutaj się zmieści wózek, ale już pies się nie zmieści, więc czy on ma 265 czy 330 litrów, to mi nie zmienia nic praktycznie. Mimo wszystko jestem zaskoczony, że na 3,85 metra to ja spodziewałem się tutaj mniejszych przestrzeni. No, mały bagażnik, ale segment B ma generalnie małe bagażniki, więc tutaj cudów wymagać nie można. To teraz siądźmy sobie. Ja sobie siądę za samym sobą. Moja standardowo gadka, 1,91 m, 104 kg na wadze i uwaga. Miejsca mogłoby być więcej, ale nie jest więcej. Zamknę drzwi jeszcze. Mieszczę się jak nogi, ustawię po bokach. Na pewno nie ma tu tyle przestrzeni, co w Daci Sandero, ale Skoda Fabia, Volkswagen Polo i nie wiem, cała reszta samochodów w zasadzie też nie oferuje za dużo miejsca, więc nie ma co narzekać. To, co mnie zdziwiło, że tutaj mamy szyby, uwaga, tak zwany korbotronik. Proszę, tu się opuszcza, tu się podnosi. Mechanizm znany chyba wszystkim. I jeżeli chcemy wersję z automatem, czyli taką jak tutaj, to nie mamy już szyb elektrycznych z tyłu, bo szyby elektryczne dostępne są tylko w najwyższym wyposażeniu Elegance, a Elegance właśnie nie występuje z automatem, więc albo automat, albo szyby elektryczne z tyłu. Dobra, i co teraz? Siadanie ze sobą było. No to siadam przed sobą. Nie mamy systemu bezkluczykowego w tym wyposażeniu, więc mamy taki oto kluczyk, który umieszczam normalnie w stacyjce. Odpalam, bo się zaraz rozpłynę z okazji tej pogody. Pogadajmy sobie o wnętrzu, co ja sobie zapisałem o wnętrzu. Zapisałem sobie o wnętrzu, że kamera cofania jest całkiem spoko. Proszę, jej rozdzielczość nie jest może zbyt imponująca, bo to jest takie raczej 640x480 w porywach. Natomiast ta kamera działa w nocy i to jest najważniejsze. Jak nie mamy żadnego oświetlenia z tyłu, wiadomo gdzie jechać. A to jest o tyle ważne, że na przykład jeździłem ostatnio nowym Golfem, nową Octavią albo nowym Leonem, dużo droższymi samochodami i tam jak było ciemno, to na tej kamerze nic nie było widać. Ogólnie rzecz biorąc, kamera cofania jest bardzo dobra. Natomiast ten kadr jest trochę dziwny, bo tutaj widać coś, kawałek, nie wiem, chyba klapy bagażnika, a tutaj widać kawałek zderzaka i rejestrację, więc mogło być trochę lepiej wykadrowane, ale naprawdę sprawdza się ta kamera. To, co mnie zaskoczyło, bo takie rzeczy to widziałem w Daciach i to już parę lat temu, że mamy tutaj ciągle klimatyzację manualną i myślałem, że nie ma już tutaj klimatyzacji automatycznej, ale sprawdziłem, właśnie ta klimatyzacja jest tylko z manualem. Właśnie w automacie nie ma klimatyzacji automatycznej. I już z takich bardziej przydatnych rzeczy to mamy system multimedialny, może już wyłączę ten wsteczny. Na początku tak zobaczyłem te multimedia i trochę się skwasiłem. Myślę, co to za oldschoolowy interfejs jest? Co to w ogóle się tu wyprawia? Że to jest takie trochę, no trochę retro, ale z drugiej strony nawigacja jakaś jest. Nie sądzę, żeby ona była zbyt aktualna, bo żadna nawigacja w samochodzie, w żadnym samochodzie nie jest tak aktualna jak mapy Google'a, więc nie należy się tym przejmować. To, co mi się podoba, że jak wejdziemy sobie w Home i podłączymy smartfon, to tutaj pojawia się wejście do Android Auto, do CarPlay'a, więc tutaj można sobie wyświetlić mapy Google'a, można sobie wyświetlić Spotify'a po przewodzie, co prawda. Wydaje mi się, że bezprzewodowo tutaj się nie da. Ja niestety tego nie przyprezentuję, bo mój kabel uległ zniszczeniu i coś nie łączy. Z takich rzeczy, które jeszcze są fajne, podgrzewane fotele.
nie będę ich za długo włączał. Tu mamy takie całkiem przyjemne dla oka białe dekory. One się pojawiają też tutaj. Co prawda nie wygląda to może tak dobrze jak w Clio nowym, ale wygląda ok. Tutaj mamy sterowanie z kierownicy, tutaj telefonem, tutaj mamy system utrzymywania pasa ruchu, tu mamy bardzo wygodny przycisk wyciszania radia. Tutaj mamy przełącznik po komputerze, że tam się zmienia, jak tutaj klikam. Przejdźmy sobie na zużycie paliwa. Co jeszcze mamy? Mamy tempomat adaptacyjny. Mamy całkiem ładne wskaźniki, chociaż nie są to wskaźniki cyfrowe. Podłokietnik jest tutaj tak umiarkowanie miękki, ale w gruncie rzeczy jest wygodny. Dopiero teraz zauważyłem, że jest dosyć taki twardawy, ale nie przeszkadzało mi to ani trochę. Podłokietnik prawy, po prostu go nie ma, ale szczerze mówiąc, że nie ma prawego podłokietnika, to zorientowałem się w tym momencie, bo chciałem go sprawdzić, a tu go nie ma, więc chyba nie należy się tym za bardzo przejmować. Co jeszcze? Do schowka to ja nawet nie zaglądałem. Schowek jak schowek. Tu mamy złącze USB-A, chyba jedno jedyne w tym samochodzie niestety. Tutaj mamy ładowarkę, taką zwykłą, że możemy tutaj sobie wpiąć, oldschoolową. Tutaj mam swoje życiowe oszczędności i mam też miejsce na jakieś klucze. To, co mnie tutaj trochę może negatywnie zaskoczyło, to, że tutaj jest piano black i to jest już porysowane, ale samochód ma najechane prawie 20 tysięcy kilometrów, jak na samochód testowy, prasowy, gdzie ludzie nie szanują tych samochodów zbytnio. To jest naprawdę niezły wynik, no ale to się będzie rysować, to widać. Specyficzne w tym samochodzie jest to, że ten dach jest bardzo daleko wysunięty do przodu, w związku z tym fajnie się jedzie, słońce nie świeci po twarzy, bardzo rzadko się używa o tej tutaj osłony słonecznej, natomiast problem jest taki, że jak podjeżdżamy do świateł, to nie bardzo widać, jakie jest światło, bo ono się pojawia nad dachem, więc trzeba się tak wychylać z głową, żeby obczaić, jakie jest światło. To samo na przykład w Jeepie Renegade jest, albo w wielu w sumie Jeepach. Ten dach jest tak daleko wysunięte. Ładne to, ale trochę mniej praktyczne. Rachu ciachu. Chyba możemy ruszać w takim razie. Zamknę szybę. To, co jest jeszcze trochę irytujące i się niestety zdarza w jakichś daczach i niektórych samochodach, że mamy tutaj w sumie tylko dwie szyby elektryczne, ale tylko lewa szyba jest automatyczna, że jak nacisnę przycisk, to ona się sama odsuwa i zasuwa, jak ja puszczę rękę. Prawa szyba jest już taka, że trzeba trzymać ten przycisk. Nie mam pojęcia, po co tak producenci oszczędzają. Automat działa przyjemnie, bo na przykład w Clio jeździłem automatem DCT, EDC, kurde, nie pamiętam, DCT to się chyba nazywa, EDC. EDC się nazywa. I tam ten automat w Clio przy ruszaniu i na jedynkę, jak się, na jedynkę, na drive jak się wrzucało, to on potrafił szarpnąć. W Clio jest też oferowany automat CVT, jak tutaj, on już nie szarpie i ten automat też dosyć płynnie rusza i dosyć przyjemnie jeździ. Więc tak, pod maską mamy według Suzuki hybrydę, ale jak się głębiej doczytamy, tak naprawdę jest to mikrohybryda, bo hybrydy można podzielić na mikrohybrydy, gdzie jest malutki akumulator wspomagający silnik spalinowy, na zwykłe hybrydy, gdzie jest już większy akumulator i te hybrydy potrafią jeździć tylko z wykorzystaniem albo głównie z wykorzystaniem silnika elektrycznego. Na przykład Honda Jazz ma silnik elektryczny ponad 100 koni mechanicznych, a silnik spalinowy służy głównie do generowania prądu. I mamy hybrydy PHEV, które mogą jeździć tylko i wyłącznie na prądzie, w większości przypadków od 40 do 50 km. Niektóre hybrydy Mercedesa PHEV mogą pokonać około 100 km. Natomiast tutaj mamy tą mikrohybrydę, najtańszą. Mamy też silnik 1.2, wolnossący, czterocylindrowy, o mocy 83 koni mechanicznych. I mamy zaledwie, uwaga, 107 Nm momentu obrotowego. To jest bardzo niedługo. Moment obrotowy jest tutaj naprawdę mały, ale mamy też wspomniany silnik elektryczny o nieznanej mocy, co prawda Suzuki się tym nie chwali. Ma on natomiast 50 Nm momentu obrotowego, więc z tego momentu mamy w sumie 157 Nm i ten samochód, no, jedzie, da się nim wyprzedzać tym samochodem. Nie jest to może najszybszy proces na świecie, bo 83 konie mechaniczne to jednak nie jest za dużo, ale da się tym samochodem wyprzedzać. Problem polega na tym, że jest przy tym mnóstwo jazgotu. Uwaga, ja się zatrzymam i teraz wcisnę gaz w podłogę, żeby przeprezentować, o co chodzi. Ruszamy z gazem w podłogę. Km/h. Więc silniki wolnossące osiągają maksymalne moce swoje przy wysokich obrotach, w przeciwieństwie do silników turbodoładowanych, więc jeżeli chcemy mieć naprawdę przyzwoite chociaż przyspieszenie, to ten gaz w podłogę musimy wcisnąć już. 0-100 zajmuje w tym przypadku 13 sekund.
to jest sporo, no to nie jest najszybszy samochód po prostu. W ogóle chciałem też zauważyć, że Swift po liftingu dostępny jest już tylko i wyłącznie w hybrydzie, albo w hybrydzie zwykłej z silnikiem wolnossącym jak ta, albo w hybrydzie sportowej z silnikiem 1.4 turbo doładowanym, gdzie mamy 129 koni mechanicznych, 235 Nm momentu obrotowego i wtedy 0-100 osiągane jest po 9 sekundach, czyli 4 sekundy szybciej niż w przypadku tego samochodu. Minus sporta jest taki, że występuje tylko i wyłącznie w manualu. Wracając do akumulatora tej hybrydy, akumulator z moich wyliczeń wynika, że ma tylko 0,12 kWh, czyli jest to faktycznie malutki akumulator. Co to oznacza? Że na przykład nie mamy tak szybkiej reakcji na gaz, jak na przykład w Hondzie Jazz wspomnianej, gdzie ta moc jest z silnika elektrycznego generowana głównie. Tak mały akumulator i tak słaby silnik elektryczny oznaczają też, że nie ma tak szybkiej reakcji na gaz. W Hondzie Jazz to jest dużo droższy, to jest 2 razy droższy samochód od tego Suzuki Swift. To w Hondzie Jazz, jak wciśniemy gaz trochę, to czuć wyraźnie, że reaguje silnik elektryczny. Tutaj jak wciskam gaz trochę, no coś tam się dzieje, ale po dłuższej chwili nie jest to aż tak fajna hybryda jak ta Honda. Jeżeli chodzi o automat, to no jest ok. Przy takiej delikatnej jeździe nie szarpie, jeździ płynnie, nie wykonuje żadnych dziwnych manewrów. Jeżeli chcemy jechać trochę szybciej, mam tutaj od lewej strony przycisk z trybem sport, który trochę podnosi obroty, więc ten przyspieszenie zajmuje trochę mniej czasu, ale nie korzystałem z tego za dużo. Z tego przycisku sport korzystałem głównie wtedy, kiedy chciałem hamować silnikiem, bo on też uruchamia hamowanie silnikiem, więc jak staczam się z jakiejś górki, to wciskam sport i nie muszę używać hamulca. Generalnie uważam, że automat CVT jest ok, jest stworzony do spokojnej jazdy. Wtedy samochód pali niewiele i na przykład jeździłem też automatem CVT w Renault Clio i uważam, że ten automat CVT w Renault Clio jest trochę lepszy, ale z drugiej strony on współpracuje też z mocniejszym silnikiem turbo doładowanym, więc trudno by było oczekiwać, żeby wrażenia z Clio były gorsze. Komfort zawieszenia jest generalnie ok, jest trochę bardziej miękko niż w Daci Sandero, mam wrażenie. Skody Fabii to już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale mam wrażenie, że jest trochę gorsze wyciszenie, że jak wpadniemy w jakąś głębszą dziurę, to te odgłosy w Daci były trochę bardziej stłumione, tutaj są delikatnie bardziej głośne, więc różnica między Swiftem, Sandero a Fabio powiedziałbym, że jest nieduża, jeżeli chodzi o komfort zawieszenia ogólny. Natomiast różnica jest już znacząca, kiedy Swifta porównamy do Renault Clio. Ale wspominałem już wcześniej, że dobrze wyposażone Clio kosztuje dychę drożej, dobrze mówię? Tak, 10 tysięcy drożej od Swifta dobrze wyposażonego, więc kurczę, różnica jest, nie ma się co oszukiwać. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, 7,5 litra przy 140, może troszkę mniej by mi się udało zejść. 6 litrów po mieście to jest już dobry wynik, nawet bardzo dobry wynik. Dla porównania na przykład Hyundai i20, którym ostatnio jeździłem, 100-konny bez hybrydy, palił 7,5 litra na 100 km. Więc jazda po mieście wychodzi trochę drożej niż w Daci z LPG, natomiast jazda po trasie wychodzi już taniej w Daci z LPG, bo na trasie ten samochód wcale nie pali tak mało, ale to jest normalne w hybrydach, że hybrydy bardziej wykazują się w mieście. Kiedy hamujemy, przyspieszamy, odzyskujemy tę energię na trasie, jak zapniemy 140, to główne skrzypce gra silnik spalinowy, a silnik elektryczny robi niewiele. Minus Daci jest taki, że jak weźmiemy Dacię w LPG, to nie mamy już automatu. Jak weźmiemy Dacię w automacie, to nie mamy już... O Jezu drogi, LPG, ale dziura. No ale niestety. Jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to jest lepiej niż w przypadku Daci. Jest generalnie to bardzo nowoczesny samochód pod tym względem. Mamy system antykolizyjny. Mało osób wierzy w systemy antykolizyjne. Ja też nie wierzyłem w systemy antykolizyjne, dopóki taki system nie uratował mi tyłka. Od tego momentu już bardziej zwracam uwagę na to, czy system antykolizyjny jest tutaj, jest. Potrafi sam zahamować. Jeżeli my zaśpimy, potrafi wykryć samochody inne, potrafi wykryć pieszych. Te systemy antykolizyjne nie obiecują, co prawda, że zatrzymają samochód na 100%, natomiast na pewno go przyhamują i zwykle zatrzymują go do końca, jak mi się zdarzało korzystać z tych systemów. Mamy system RCTA, to jest system monitorowania ruchu poprzecznego. Kiedy wyjeżdżamy z miejsca parkingowego do tyłu i nie widać, co się dzieje prostopadle do naszego samochodu, to system RCTA powiadomi nas o tym,
czy coś jedzie z tyłu i dzięki temu po prostu łatwiej jest wyjeżdżać z takich parkingów na ruchliwe ulice tyłem. Mamy system utrzymujący pas ruchu, teraz go chyba włączyłem, który nie wiem jak działa, zaraz zobaczymy, podjeżdżam do lewej krawędzi. Dobra, nie włączył się. Podjeżdżam jeszcze raz do lewej krawędzi, ale on pasów nie wykrywa teraz. Może trzeba tempomat zapiąć, uwaga. Tak, i co? Teraz jestem na lekkim łuku drogi i próbuję... No on nie działa najlepiej, ten system utrzymujący pas ruchu, że jak samochód najeżdża na linię, tu jest obok barierka, to nie mogę szaleć, bo obetrę Suzuki. Niespecjalnie te linie chcę wykrywać. Ja już takie miałem wcześniej wrażenie, że on tak działa. Coś tam ruszy kierownicą, jak najeżdża na linię samodzielnie, ale... Ale to nie jest to, o co się rozchodzi. System utrzymujący pas ruchu jest, ale działa w przedziale 60-160, ale działa tak sobie. Coś tam rusza tą kierownicą, ale to nie jest tak jak w niektórych Skodach albo w Hondach na przykład, gdzie ten system utrzymujący pas ruchu po prostu trzyma między pasami samochód i naprawdę fajnie i stabilnie. Mamy też tempomat adaptacyjny, który no jest tempomatem adaptacyjnym. Działa jak tempomat adaptacyjny, utrzymuje odległość przed samochodem, przed nami. Na trasach krajowych się przydaje, ale w mieście już nie, jako system jazdy w korku, bo działa tylko powyżej 40 km na godzinę. Mamy też system martwego pola w lusterkach. Ja za tym nie przepadam, bo to się uważam nie przydaje. Mamy też rozpoznawanie znaków drogowych, co prawda nie w tej wersji wydaje mi się wyposażenia, tylko w tej wyższej Elegance z manualem. Ale ten system rozpoznawania znaków drogowych to też można sobie w buty wsadzić, bo tego się nie używa. Dobra, porozmawiajmy sobie o wadach, więc pierwsza wada jest taka, że mamy mało mocy. Dawno jeździłem wolniejszym autem od tego Suzuki Swift, naprawdę w latach już można to liczyć. Nawet Dacia mają mocniejsze silniki, bo mają po 90 koni mechanicznych z automatem. Więc jeżeli ktoś jest młody, dynamiczny i szalony, ten powinien stanowczo zainteresować się Suzuki Swift Sport, który ma tam 129 koni mechanicznych. Problem polega na tym, z tym Suzuki Swift Sport, że mamy tylko i wyłącznie skrzynię manualną tam, a mój uwielbiany automat jakikolwiek. Ja wolę jakikolwiek automat od nawet najlepszego manuala, no niestety tam nie jest obecny. Kolejna rzecz, automat ma braki w wyposażeniu. Nie mamy m.in. klimatyzacji automatycznej, jest manualna i nie mamy elektrycznych szyb z tyłu, szkoda trochę. No i ostatnia wada, materiały we wnętrzu, zwłaszcza to mogłoby być trochę mniej połyskliwe, to się po prostu świeci, jakby ktoś to wypolerował, więc to nie jest koniecznie najlepsze, bo jak tutaj padało mi intensywne słońce, no to jednak trochę się od tego odbija. Jeżeli te materiały wykończeniowe w samochodach są trochę bardziej matowe, to wtedy po prostu przyjemniej się jeździ, kiedy słońce intensywnie napieprza w deskę rozdzielczą, mówiąc kolokwialnie, brzydko. Podsumowując, uważam, że jest to uczciwa propozycja pomiędzy Dacią Sandero a Skodą Fabią, bo mamy naprawdę trochę drożej od Daci, mamy trochę lepsze systemy bezpieczeństwa, całość sprawia trochę lepsze wrażenie. Dacia jakoś takie bardziej siermiężne wrażenie na mnie sprawiała. Jest to też najtańsza hybryda w segmencie B. To jest taka trochę pseudohybryda, ale po mieście naprawdę się sprawdza i jeździ oszczędnie. No i to chyba tyle. Więc tak, jeżeli rozważasz Dacia Sandero, jeżeli rozważasz Skodę Fabię w hatchbacku, no to moim zdaniem stanowczo powinieneś się przejechać Suzuki Swift, bo to jest taki półśrodek pomiędzy jednym a drugim samochodem. Dobra, kończę ja na dzisiaj. Dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Mam nadzieję, że komuś moja recenzja pomogła. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, śmiało można używać komentarzy. Staram się odpisywać, jak tylko mi czas na to pozwala. O, system antykolizyjny. Co prawda zareagował trochę przesadnie, ale włączył się, czyli jest. Natomiast ja pojutrze jadę do Warszawy. Odbieram Forda Kuga. Nigdy nie jeździłem Fordem Kuga, przyznam szczerze. I to tyle. Elo, jolo. I do zobaczenia za tydzień.